Witam Państwa serdecznie na kanale Wehikuł Wyobraźni. W programach dotyczących UFO, UAP, czy to na kanale Piotra Cielebiasia UFO Historie, czy w niektórych audycjach Wehikułu Wyobraźni bardzo często pojawia się pojęcie obcy, ekstraterestial, alien. Chciałbym Państwu dzisiaj zaproponować podróż przez Czas i historię. Z czym ta podróż ma być związana? Otóż, właśnie z pojęciem obcy. Okazuje się, że to, do czego jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni, to, co wydaje się nam elementem naszego świata, jeszcze całkiem niedawno tym elementem nie było. Pojęcie obcego, istoty spoza naszej planety, no było. Pojęciem nieobecnym przez całe wieki. Dlaczego? Między innymi dlatego, że strach było w dawnych wiekach pomyśleć o tym, że gdzieś tam są planety takie jak nasza, ba, że w ogóle są. Zajmiemy się zatem historią pojęcia ekstraterrestialsów, alienów obcych w nauce i kulturze. Także kulturze masowej. Na początek może definicja obcy rozumiany jako nieczłowiek, przybysz z odległej części wszechświata, tak jak powiedziałem, jest stałym elementem dawnej oraz współczesnej literatury science fiction. Jest także elementem kultury masowej. Wszelkiego rodzaju opowieści, relacji, raportów dotyczących UFO. Warto w takim razie zadać sobie pytanie, kiedy aliensi, rozumiani w taki właśnie sposób, pojawili się w kulturze masowej, w naszej wyobraźni, w raportach dotyczących UFO. Według twórców serialu telewizyjnego, starożytni kosmici, obcy, są z nami od zarania dziejów. To prawda i nieprawda zarazem. Prawda, dlatego że jeśli kontakty opisane przez zwolenników paleoastronautyki rzeczywiście miały miejsce, to logiczne jest, że obcy odwiedzali naszą planetę od tysięcy lat. Problem polega jednak na tym, że dawne cywilizacje nie traktowały obcych jak Obcych. Częściej byli to bogowie, istoty z innych rzeczywistości i tak dalej, Jeszcze drobna uwaga. W języku polskim istnieje niebezpieczeństwo pomylenia pojęć. Słowo obcy opisuje bowiem zarówno istoty z odległych planet, jak i wszelkiego rodzaju indywidua przybywające z innych miejsc. Takich miejsc jak inne czasy, inne wymiary, inne rzeczywistości materialne lub boskie, albo z innych krain. Odpowiednik angielskiego pojęcia extraterrestrial, czyli pochodzący z poza Ziemi, nie jest używany w języku polskim zbyt chętnie. Tymczasem, dla rozpatrywanego przez nas zagadnienia, podobne rozróżnienie byłoby wręcz kluczowe ponieważ mówiąc o obcych, mam na myśli właśnie ekstraterystialsów. Jednak najgorliwsi nawet wyznawcy amerykańskiego tasiemca Ancient Alliance przyznają, że bohaterowie ich filmów traktowani byli przez dawne ludy jak bogowie, a nie jak przybysze z odległych planet czy bliźniaczych światów. Warto też podkreślić, że aby zacząć myśleć o globach wirujących wokół obcych słońc, na których mogą żyć inni ludzie, trzeba najpierw wpaść na koncepcję, że owe inne obce słońca, a w konsekwencji planety i alieni oczywiście, że to wszystko w ogóle istnieje. Zapraszam Państwa zatem na podróż w poszukiwaniu obcych. Podróż przez czas i przestrzeń. Dzisiaj część pierwsza, w której rozejrzymy się nieco po starożytności. A jak starożytność no to oczywiście zajrzymy do Grecji. Warto sobie uświadomić, że kosmos starożytnych wyglądał na ogół zupełnie inaczej niż kosmos współczesnego człowieka. Dla porządku dogonów oraz ich mitologię. Potraktujmy raczej jako wyjątek, taki wyjątek potwierdzający regułę. Starożytni, patrząc w niebo, widzieli tam boskie siedziby, a nie niezliczoną ilość słońc, wokół których krążą planety podobne do naszej Ziemi. Zerknijmy, co na temat ekstraterystialsów napisano w popularnym medium, jakim jest Wikipedia. Cytuję: Inteligencja pozaziemska, często skracana do ETI, Odnosi się do hipotetycznego, inteligentnego życia pozaziemskiego. Kwestia, czy mogą istnieć inne zamieszkałe światy, była dyskutowana od czasów starożytnych. Podkreślam, starożytnych. Współczesna forma tej koncepcji pojawiła się, gdy rewolucja kopernikańska pokazała, że Ziemia jest planetą obracającą się wokół Słońca, a inne planety są innymi światami. Pytanie, czy istnieją inne zamieszkałe planety lub księżyce, było naturalną konsekwencją tego nowego zrozumienia. Stało się ono jednym z najbardziej spektakularnych pytań w nauce i jest głównym tematem science fiction i kultury popularnej. Wrócę do tego sformułowania, dyskutowana od czasów starożytnych. I zadam pytanie: do prawdy? W dodatku zdanie z tym twierdzeniem jest wsparte przypisem odwołującym się do poważnej publikacji. Plurality of words. The extraterrestrial life debate from Democritus to Kant. Zatem od starożytności rozmyślano o małych zielonych ludzikach. Wysnuje ktoś prosty i logiczny wniosek. Otóż, proszę Państwa, nic z tych rzeczy. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Jednak postać Demokryta, który pojawia się w tytule wspomnianej pracy, warto zapamiętać. Zanim przejdziemy dalej, cztery uwagi. One uporządkują nam nieco terytorium intelektualne. Uwaga pierwsza. Nic nie wiadomo o tym, aby myśliciele atomiści, tacy jak Demokryt z Abdery, Leucyp z Miletu, a potem Epikur, rozważali problem istnienia aliensów. Raczej skupiali się na tym, czy mogą istnieć inne światy, a istoty, które ewentualnie owe przestrzenie by zamieszkiwały, byłyby wprawdzie logiczną konsekwencją odpowiedzi twierdzącej, ale nic o takowych przemyśleniach nie wiemy. W ogóle wiemy niewiele, jeśli chodzi o starożytność, gdyż z pisanego dziedzictwa atomistów zachowały się wyłącznie urywki. Warto jednak, naprawdę warto, podkreślić, że wymienieni filozofowie byli wówczas nielicznymi ludźmi, którym podobne ekstrawagancje te o innych światach przychodziły w ogóle do głowy. Uwaga druga: wymienieni leucyp wel leukipos oraz demokryt traktowali swe rozważania bardziej jako eksperyment myślowy niż jako realną możliwość. Uwaga trzecia. Bez większego ryzyka można poważyć się na tezę, że nikt nie myślał wówczas o obcych, ponieważ ludzie z trudem wyobrażali sobie jeden materialny świat i w pocie czoła starali się zrozumieć istotę jego funkcjonowania. Myślenie o wielu podobnych było abstrakcją, po którą raczej nie sięgano. I uwaga czwarta. Fantazja ludzka realizowała się przeważnie. W wymyślaniu światów niematerialnych, no, mam na myśli zaświaty, lub materialnych inaczej, jakieś odległe, magiczne krainy i tym podobne. W starożytności obraz rzeczywistości był zupełnie inny niż obecny. Naturalnie mamy problem z jego odwzorowaniem, gdyż dzisiaj nie potrafimy odtworzyć nawet sposobu myślenia ludzi sprzed 50 czy 100 lat. Ale cóż się dziwić? Niektórzy historycy mają z tym poważne kłopoty, chociaż nie przynosi im to chwały. Tak myślę. Staramy się, podejmujemy wysiłki, żeby zrozumieć naszych przodków, ale wychodzi różnie. Bywa nawet, że karykaturalnie. Wyobrażenie sobie, jak myśleli ludzie w starożytnej Grecji, no to już jest czysta abstrakcja. Potrafimy odtworzyć z zapisów, to, co myśleli. Ale pytanie dlaczego, dlaczego tak myśleli, często pozostaje bez odpowiedzi. Albo w miejsce tej odpowiedzi wskakuje jakaś absurdalna teza typu już w starożytności myślano o aliensach. Nie, raczej nie myślano. Obcy to problem zdecydowanie, zdecydowanie o wiele młodszy. Problem, który ludzie musieli dopiero odkryć. Wyposażeni w tę wiedzę możemy wrócić do Leukiposa z Miletu, który żył w V wieku przed naszą erą, oraz do jego ucznia Demokryta z Abdery, który żył pomiędzy 460 rokiem przed naszą erą, a 370. Dodajmy do tych postaci jeszcze dwie kolejne, Epikuras Samos, 342-270 przed naszą erą, a także rzymskiego poetę-filozofa, Lucretiusza, a właściwie Titusa Lucretiusa Karusa, 99-55 przed naszą erą. Wszyscy czterej myśliciele głosili podobne poglądy na temat istoty świata. Leukipos, leucyb z Miletu, był filozofem powszechnie uznawanym za twórcę atomizmu. Teorii budowy materii głoszącej. Że jest ona zbudowana z małych, niepodzielnych, niezmiennych i nieprzenikliwych cząstek, które nazwano atomami. Te atomy otoczone są próżnią i różnią się między sobą kształtem, położeniem i porządkiem. W głowie sporej części słuchaczy zabrzęczał w tej chwili dzwoneczek alarmowy, oraz pojawiła się refleksja: Ej, ej przecież to Demokryt wymyślił atomy i atomizm. I bardzo słusznie dzwoneczek zabrzęczał, to podziwu godna czujność. Okazuje się jednak, że z atomizmem było prawdopodobnie zupełnie inaczej niż tego uczą w szkole. Większość współczesnych rzeczywiście przypisuje pogląd atomistyczny – materia składa się z atomów – demokrytowi, ale wiele wskazuje na to, iż jest to efekt powszechnie przyjętej w starożytności praktyki Wspólnych, anonimowych publikacji. Jan Legowicz w historii filozofii starożytnej Grecji i Rzymu pisze, Wątpliwości co do istnienia lełki Posa powstały prawdopodobnie stąd, że kiedy Abderyci w IV wieku przed naszą erą zbierali dzieła swoich dwóch nauczycieli i tworzyli z nich zestaw w rodzaju dzieł zebranych. Nie odróżniali w nich autorstwa, co sprawiło, że Leukipos został przesłonięty przez Demokryta, który przeżył całą epokę i którego pisma były w niej swego rodzaju wydarzeniem. Nie jest wykluczone także, jak niektórzy utrzymują, że Leukipos był autorem dzieła Wielki Ład Świata, Megas Dia Kosmos, które później przypisywano Demokrytowi. W zestawieniu z jego traktatem Mały Ład Świata, Mikrozdia Kosmos, będącym faktycznie poszerzonym wyciągiem pierwszego. Podobno do wspomnianego zestawu miano również anonimowo włączyć drugie dzieło Leukiposa o umyśle Perinu zwrócone przeciwko Anaxagorasowi. Tym można tłumaczyć, dlaczego w zapisie bibliograficznym oba te dzieła znalazły się później. Pod autorstwem Demokryta. Koniec cytatu. Dodam, że niewiele zostało ze spuścizny Leukiposa. Jedyny znany nam dosłowny fragment pism Leucypa, wszystkie inne zaginęły, każe uważać go za pierwszego deterministę. Cytuję nic nie dzieje się bez przyczyny, lecz wszystko z jakiejś racji i konieczności. Koniec cytatu. Nie jest wykluczone także, jak niektórzy utrzymują, że Leukipos był autorem dzieła Wielki Ład Świata. Dzieła, które później przypisywano Demokrytowi. Ale to już Państwo wiecie. Źródła mówią, że Leukipos przedstawił główne zasady swojej teorii w dwóch dziełach. Dziełach, które już też wspominałem Wielkim Ładzie Świata oraz o rozumie. Demokryt z Abdery, myśliciel i podróżnik, naukowiec, Uczeń Leucypa znany był jako śmiejący się filozof. Jego prace, których stworzył ponad 70, dotyczyły wielu różnych dziedzin: fizyki, astronomii, medycyny, chemii, gramatyki, techniki, logiki, strategii, muzyki i obawiam się, że mógłbym jeszcze długo, długo wymieniać. Ale większość z tych dzieł niestety się nie zachowała. To, co przetrwało, zawdzięczamy głównie wspomnianemu już Lukrecjuszowi, i jego poematowi Dererum Natura o naturze wszechrzeczy. Pewne fragmenty znajdziemy również u Epikura. W skrócie, poglądy Demokryta, a może jednak Leucypa, przedstawia się dzisiaj następująco. świat składa się z pełni i próżni. Pełnia dzieli się na nieskończoną ilość małych cząstek, nazywanych atomami. Atomy są wieczne, niepodzielne, pierwotne. Podsumowując, Rzeczywistość jest bytem trwałym, wiecznym i niezmiennym, ale atomiści dzielili go na nieskończenie wiele bytów. Epikur w swoim dziele zatytułowanym List do Herodota napisał, że Otóż istnieje nieskończenie wiele światów częściowo podobnych do naszego, częściowo niepodobnych nieskończenie wiele atomów jak to wyżej zostało wykazane, pędzi w bezkresną przestrzeń kosmiczną. Jednakże nie wszystkie atomy spośród tych, które tworzą świat albo mogą go utworzyć, bywają zużyte na budowę jednego świata czy pewnej skończonej ilości światów, takich samych lub różnych. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć istnienie nieskończenie wielu światów. To napisał Epikur Samos. W liście do Herodota: Zauważcie Państwo starożytność i pojawia się motyw wielu światów ich istnienia ich realnego bycia hmm, tylko uświadommy sobie, że to był wyjątek że Epikur był człowiekiem, który na tle innych myślicieli rozwijał wizję, którą inni niespecjalnie się interesowali. W świetle zaprezentowanego przed chwilą cytatu, wszechświat jest nieskończony, oraz istnieją w nim światy w nieskończonej liczbie, które rodzą się i giną. Na dodatek, wszystko w owym wszechświecie podlega śmierci, z wyjątkiem bogów, oczywiście. Ci błogosławieni, znajdujący się w innym wszechświecie, nie zajmują się sprawami ludzkimi. Zobaczcie Państwo, jak to współgra z niektórymi współczesnymi koncepcjami dotyczącymi aliensów, ekstraterystyalsów. Wróćmy jednak do Grecji. A zatem istnieje nieskończona liczba atomów i tworzą one nieskończoną liczbę światów. Atomiści nie twierdzili wprost, iż zamieszkałe planety krążą wokół Słońca lub inne gwiazdy. Uważali raczej, że w kosmosie, prawdopodobnie poza zasięgiem ludzkich zmysłów, istnieją inne miejsca podobne do naszego, a źródłem tych twierdzeń była tak zwana zasada obfitości. Radzę zapamiętać, gdyż ona się nam jeszcze przyda, jeśli nie dziś, to w kolejnej odsłonie audycji. A zatem zasadę obfitości można opisać następująco. Zakres obfitości kreacji z racji nieskończonej liczby atomów musi być wielki, może nawet nieskończony. A zatem inne zamieszkałe światy muszą istnieć. Nie ma innej możliwości. To jakby odpowiednik współczesnego powiedzenia, że kosmos jest tak ogromny, czy jest w nim miejsce dosłownie na wszystko, co zrodzi się w naszej wyobraźni? I tu przychodzą mi do głowy dwie dygresje. Pierwsza z nich. Arystarch z Samos, żyjący w latach 320 do 250 przed naszą erą, jako pierwszy zaproponował heliocentryczny model układu słonecznego. Autor zachowanego traktatu o rozmiarach i odległościach Słońca i Księżyca którym posługuje się metodą geometryczną, wyliczył względne rozmiary i wzajemne odległości ciał niebieskich. Podawane przez niego wielkości okazały się niedokładne z powodu błędnych założeń, ale model, na którym oparł wyliczenia, był absolutnie, powtarzam, absolutnie prawidłowy. Dygresja druga. Jeśli cofniemy się wystarczająco daleko w historii ludzkości, najprawdopodobniej zobaczymy, że wszelkie opisy rzekomych obcych są przedstawiane wyłącznie w kategoriach religijnych lub politycznych. Mieszkańcy innych ciał niebieskich powoływani byli do życia nie dlatego, iż autorzy wierzyli, że na Księżycu lub na gwiazdach może ktoś żyć. Częściej intencją autorów było bezpieczne zamaskowanie obrazu całkowicie ziemskiej rzeczywistości. Ostatecznie czasy jawiły się jako mało spokojne, a urażony zbytnią bezpośredniością opisu władza, mógł skrócić artystę o głowę. Snucie fantazji uchodziło zatem za bezpieczniejsze. Jednak w owych fantazjach nie chodziło o jakieś niezwykłe światy bardziej o szarą rzeczywistość. Dobrym przykładem takiego zabiegu literackiego jest dzieło zatytułowane Prawdziwa historia, satyra, a miejscami chyba również parodia Homera, autorstwa Luciana z Samostaty, drugi wiek naszej ery. Głównym wątkiem fabularnym tego dzieła jest wojna między ludźmi Słońca a mieszkańcami Księżyca o kolonizację Gwiazdy Porannej. Oto cytat opisujący spotkanie narratora z. Endymionem, królem Księżyca. Kiedyśmy zamierzali pociągnąć dalej, natknęliśmy się na tak zwanych tutaj koniosępów, którzy nas wyaresztowali. Ci koniosępowie są to męże jeżdżący na olbrzymich sępach i zażywający tych ptaków niby koni. Sępy, jak powiedziano, są olbrzymie i przeważnie trójgłowe. Jak zaś są wielkie, można wymiarkować z tego, że pierwsze lepsze ich pióro jest dłuższe i grubsze niż maszt wielkiego ładownego okrętu. Otóż wzmiankowani konio-Sempowie mają nakazane latać dookoła tej ziemi i, jeśli by przydybali jakiegoś cudzoziemca, przywieźć go przed króla. To też i nas przearesztowali i zaprowadzili przed niego. Skoro nas zobaczył, ozwał się, miarkując widocznie po naszej powierzchowności i stroju, w te słowa. Wędrowcy, czy nie jesteście z Hellady? Tak jest, powiadamy, a on rzeczy. W jakiś sposób dostaliście się tutaj, jak przebyliście tak ogromny kawał na powietrznej drogi? Opowiedzieliśmy mu, jak się rzecz miała, a wtedy i on począł nam prawić o swoich dziejach. Mianowicie, że jest człowiekiem, tak jak my. Że się zowie endymion, że onego czasu został wśród snu z naszej ziemi porwany i zamianowany królem tej krainy, że ona jest właśnie tą, która się nam, mieszkającym na ziemi naszej, przedstawia jako księżyc. Wreszcie kazał nam być dobrej myśli i nie lękać się żadnego niebezpieczeństwa, zapewniając, że nie zbędzie nam u niego. Na niczym, czego serce nasze zapragnie. Mam jeszcze inny cytat z tego dzieła: cytat opisujący bitwę oraz istoty, które zamieszkują za ziemskie światy. Wojska naszego, nie wliczając czeladzi obozowej, miotaczy, lekkiej piechoty i cudzoziemskich pułków posiłkowych, było 100 tysięcy, mianowicie 80 tysięcy koniosępów i 20 tysięcy żołnierzy. Którzy jechali na kapustnikach. Są to ogromne ptaki, pokryte na całym ciele, zamiast piór, kapustą, ze skrzydłami podobnymi, nadzwyczaj do liści podbiału. Na skrzydłach stanęli prosobije i czosnkoboje. Przyszli nam też w pomoc sprzymierzeńcy z Wielkiej Niedźwiedzicy, mianowicie 30 tysięcy płołuczników i 50 tysięcy pędziwiatrów. Z tych Pchłoucznicy jeżdżą na olbrzymich płach, blisko 12 razy większych od słonia, stąd też nazwę dzierżą. Pędzi wiatry zaś. Jest to piechota latająca w powietrzu, bez pomocy jednak skrzydeł. Urządzają się w tym celu w sposób następujący. Przywdziewają kaftany sięgające do kostek. Te wydęte powietrzem niosą ich niby okręty. W bitwie używają ich zwyczajnie. Jako peltastów. Krążyła pogłoska, że z gwiazd z nadkapadocji ma nadciągnąć 70 tysięcy wróblożąbdzian i 50 tysięcy koniożurawian. Ani jednych, ani drugich nie widziałem z tej po prostu przyczyny, że nie przyszli. Stąd też nie miałem odwagi opisać, jak wyglądali, zwłaszcza, że dziwaczne. I niezasługujące na wiary historie o nich opowiadano. Tak się przedstawiała armia Endymiona. Uzbrojenie u wszystkich było jednakowe. Hełmy mieli sporządzone z bobu, który tutaj jest nadzwyczaj wielki i gruby, pancerze łuskowate, z naszytych na siebie łusek łubinu. Łupina łubinu jest tam twarda jak róg. Tarcze i miecze mieli zupełnie takie jak greckie. Kiedy już wreszcie ostatnia nadeszła chwila, ustawiono wojsko do boju w następujący sposób: prawe skrzydło zajęli koniosem powie i król z zastępem doborowego żołnierza. To proszę Państwa, wizja ze starożytności. I przyznacie Państwo, że ona ma niewiele wspólnego z opisem alienów, ekstraterestialsów obcych. To raczej fantazja która zrodziła się w umyśle człowieka realizującego cele polityczne, może historiozoficzne, ale na pewno, na pewno nie chodziło tutaj o opis przybyszy z odległych światów. No bo czy te zacytowane fragmenty naprawdę mogą kojarzyć się z opisem obcych? Mnie niekoniecznie. Ale na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Ja mam jednak wrażenie, że nie o aliensów ekstraterystialsów chodziło Lukianowi z samostaty. Dla uczciwości dodam jednak, że są również autorzy tacy jak James Gunn. W dziele Droga do Science Fiction uznał on prawdziwą historię Lukiana za utwór noszący cechy fantastyki naukowej i twierdził, że prawdziwa historia była inspiracją dla Cyrano de Bergeraka, Francis'a Godwina Jamesa Keplera, Edgara, Alana Poe, Jonathana Swifta oraz Woltera. Wróćmy do starożytnej Grecji i trochę do Afryki. Przeciwko istnieniu innych światów, a w konsekwencji przeciw istotom pozaziemskim, argumentował Platon 428-448 przed naszą erą. Uznawał on, że wyjątkowość Demiurga, stworzyciela materialnej rzeczywistości, Implikuje wyjątkowość naszego świata. Platon uczynił owego dymiurga Stworzyciela, siłą sprawczą w swojej filozofii przyrody. Arystoteles 384-322 przed naszą erą przytaczał argumenty teologiczne, jak i fizyczne przeciwko roszczeniom atomistów, a w konsekwencji przeciw wielości światów. W myśl założeń stagiryty, Ziemia stanowiła nieruchomy środek świata środek, wokół którego krążyły sfery gwiezdne. Zakładał on, że ruch nie może trwać, jeśli nie działa aktywnie siła poruszająca owe sfery niebieskie. Jakie stanowisko wobec idei pozaziemskiego życia lub idei pluralizmu światów zajęli wcześniej autorzy chrześcijańscy? To zawsze jest ciekawe, chociaż bardzo często rozczarowuje. Ci autorzy chrześcijańscy, którzy w ogóle zechcieli omawiać tę kwestię, byli generalnie przeciwni idei istnienia innych światów, a w konsekwencji istot pozaziemskich. Jednym z powodów było to, że wczesnochrześcijańscy uczeni skłaniali się ku filozofii platońskiej oraz arystotelesowskiej. Natomiast do materialistycznej filozofii atomistów mieli no powiedzmy, że mieli spory dystans. Aureliusz Augustyn z Hipony, czyli święty Augustyn, 354-430 naszej ery, święty kościoła katolickiego i, co ciekawe, cerkwi prawosławnej, zaatakował ideę wielości światów w swoim dziele Państwo Boże. Niewątpliwie największy wpływ na myśl Augustyna wywarł Platon oraz Neoplatonicy. Augustyn zerwał jednak z klasycznym dla starożytnych Greków racjonalizmem i naturalizmem, uznając Boga za nieskończonego, a świat za twór jego łaski. Mówiąc tak najprościej, ileż razy Stwórca miał ową łaskę okazywać, ileż światów mógł stworzyć. No jak z łaski, to jeden, może dwa, ale nie więcej to już moja interpretacja. Augustyn, podobnie jak jego poprzednicy, starał się wyjaśnić tajemnicę powstania oraz naturę wszechświata. Jego doktryna miała jednak biblijny rodowód i zakładała, że wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga, zostało stworzone z nicości. Takie podejście było obce starożytnym filozofom, którzy uważali, że nic nie może powstać z niczego. Jako chrześcijanin, Augustyn przyjął zupełnie inny punkt widzenia i przeciwstawił się tradycji filozoficznej. W przeciwieństwie do platońskiego Demiurga czy jedni Plotyna, świat nie był tworzony z wiecznej materii i według wzoru wiecznych idei. Augustyn twierdził, że Bóg stworzył cały świat zarówno duchowy, jak i materialny, z nicości. Stworzenie było zatem aktem woli i wyrazem miłości Boga, który nie był jakimś bezosobowym bytem, lecz kochającą i troszczącą się o ludzi istotą. Choć wielu współczesnych Augustynowi przyjmowało pochodzenie od Boga wszystkich natur różnych od Niego, to jednak zadawali pytania: co Bóg robił w czasie przed stworzeniem świata? Dlaczego stworzył świat, w tym określonym czasie, a nie w innym. Również, porównując rozmiar naszego świata z bezkresem przestrzeni, zastanawiali się, dlaczego stworzył świat akurat w tym właśnie punkcie przestrzeni. Augustyn odpowiada im, że skoro Bóg stworzył świat w tym miejscu, a nie w innym, to nie uczynił tego przypadkowo, ale zgodnie ze swym boskim planem, czego żaden rozum ludzki. Pojąć jednak nie może. Analogicznie święty Augustyn wyjaśniał stworzenie w określonym punkcie czasu: Największymi dziełami Boga są ludzie i aniołowie. Człowiek jest wyjątkowym stworzeniem, które Bóg stworzył ze względu na siebie samego. Stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w tobie. Bóg stwarzając człowieka, powołał go do wspólnoty ze sobą. Zaszczepił w nim pragnienie przebywania w nim samym. Pismo mówi o stworzeniu mężczyzny i kobiety. Zdaniem Augustyna jest to ważne stwierdzenie, gdyż podkreśla wartość związku kobiety i mężczyzny, bowiem wszystko pochodzi z woli Bożej. Ludzie zostali uczynieni na obraz i podobieństwo Boże, aby rozwijali się dążąc do doskonałości i szukali woli tego, który ich stworzył. Tak to mniej więcej wyglądało u Augustyna, świętego Augustyna. Nie interesowały go bowiem inne światy, a już na pewno nie zastanawiał się nad aliensami, ekstraterrestrialasami. Zostawił natomiast przesłanie dla Kartezjusza. No, nie bardzo wiedział, że dla Kartezjusza, ale Kartezjusz je podjął. To przesłanie brzmiało dubito ergo sum. Wątpię, więc jestem. Wiele, wiele wieków później właśnie owo wątpienie pozwoliło odnaleźć ludziom ideę ekstraterystialsów. Tak, wiem, co mówię, ale o tym, o tym to już w następnym odcinku małej podserii, o tym, jak ludzie odkryli aliensów, ekstraterystialsów.